Dobra, dzisiaj będzie taki filmik na temat nagrywania dźwięku z mikrofonu. Od razu na wstępie Wam pokażę, na jakich słuchawkach teraz ten filmik nagrywam. Są to Plantronics C5220. Tu jest wersja z kartą taką właśnie dźwiękową, która ma końcówkę USB typu A bodajże, że można ją wpiąć normalnie do laptopa. A są też takie, że mają końcówkę USB-C. Ale też można na tą USB-C nałożyć końcówkę, taki adapter, gdzie podłączymy do laptopa z normalnym wejściem USB. Plusem tych słuchawek jest to, że mają wyciągany kabel 3,5 jacka, 3,5 mm. I te słuchawki można wtedy podpiąć do każdego urządzenia z takim wejściem właśnie. Ja je testowałem z telefonem Huawei P9 Lite. Jak widać, one mają 4 piny, czyli lewy, prawy kanał plus mikrofon. I mikrofon w połączeniu dyktafonu w telefonie działał też bez problemu i bardzo dobrą jakością nagrywał. Także to zaznaczę. No i tak wygląda kwestia tych słuchawek. Jeszcze szybko tylko tutaj sobie przelecimy, jak one wyglądają i jakie one mają tutaj niby jakość mikrofonu z redukcją szumów otoczenia. Pasmo przenoszenia 100 Hz, 8 Hz. Tu mają wbudowaną jakąś zaawansowaną ochronę słuchu. Chroni przed dźwiękami powyżej 118 dB. I tak dalej, i tak dalej. No i dobra. Teraz przejdziemy sobie do OBS-a. W tym celu zmienię sobie nagrywanie na wszystko. I potrzebujemy dwóch kwestii, żeby zrobić tak, jak ja mam tutaj. Zainstalować trzeba do OBS-a sterowniki ASIO. Są na forum OBS-a. Dodatkowo trzeba zainstalować sterowniki od Virtual Cable. Widzicie? Cable Output. To są takie wirtualne jakby kable, dzięki którym można puszczać dźwięk z jednego programu do drugiego. Dlaczego o tym mówię? Bo ja ten dźwięk nie przechwytuję bezpośrednio, tak jakbym miał w OBS-ie słuchawki podpięte, tylko ten dźwięk z mikrofonu, z tych słuchawek idzie mi najpierw do OBS, do Fruity Loopsa. Widzicie, że tutaj mam podłączone takie różne wtyczki, które mi ten dźwięk trochę tam obrabiają. Stereo Shaper, Blue Overdrive to jest coś takiego. Equalizer i Stereo Shaper, który jakby tą panoramę stereo poszerza. No i ten cały dźwięk tutaj z Fruity Loopsa leci do OBS-a na wejście tutaj te ASIO. I co chciałem powiedzieć? Chciałem w ogóle zrobić taki filmik na temat expandera w OBS-ie, bo bez niego nie wyobrażam sobie nagrywania dźwięku. Dlaczego? Teraz mam tego expandera wyłączonego. Zwróćcie uwagę, to będzie najlepiej słychać na słuchawkach. Jak nic nie mówię, jaki jest szum? Szum otoczenia. Jeszcze jedna kwestia. Zobaczmy sobie, jak ten mikrofon z tych słuchawek jest w panelu sterowania dźwiękiem. Nagrywanie, mikrofon, właściwości. Tu mam takie coś, nasłuchiwanie wyłączone, poziomy. Mam ustawione na maksa, żeby był jak najbardziej czuły ten mikrofon, ale co się wiąże z tym, że idą większe szumy. Dlatego expander tutaj daje bardzo dużo. I teraz ja sobie wejdę w filtry tego ASIO.
Expander jest włączony. I patrzcie, jaka jest różnica, jak włączam Expandera. Dopiero teraz jest no praktycznie idealnie. Jak nic nie mówię, nie ma żadnego szumu. Kiedyś oglądałem taki filmik na kanale Ziemniaka, który właśnie wyjaśniał, dlaczego te szumy, dlaczego on tak szumów nie lubi. Nawet mu przeszkadzało coś tam, jakieś, nie wiem, wewnętrzne zakłócenia z jakiejś tam elektroniki, która go doprowadzała tam do, no nie wiem do czego, ale wnerwiał się. Dlatego Expander w tej sytuacji sprawdza się no idealnie. Zero szumów. Po tym, jak przestajemy coś mówić, nie? I to wpływa na końcowy efekt naszych nagrań na YouTubie. Wchodzimy po prostu jakby na wyższy poziom. Dajemy widzom no po prostu lepszą jakość wszystkiego. Także Expander polecam, jeżeli bawimy się OBS-em i nagrywaniem filmików. No to jest coś pięknego. I teraz wam przejdę, jeszcze pokażę odnośnie tego Fruity Loopsa. Reagate tutaj miałem na samym początku. Ale powiem wam, że ta Reagate, jakoś się do niej nie mogę przekonać. Nie działa tak, jakbym chciał. Może nie potrafię jej ustawić. Chodzi o to, że jak ją włączę, to jest pewien próg, w którym są tłumione jakby te szumy, ale on tak działa, że nieraz zaskakuje, nieraz nie. I po prostu nie lubię tego Reagate'a, szczerze mówiąc. Wiem, że są lepsze wtyczki VST do odszumiania. Jako gitarzysta trochę na ten temat wiem. Gdzieś nawet mam tego VST-ka takiego fajnego do gitarki, która właśnie odszumia i działa 100 razy lepiej niż to Reagate. Dlatego ja sobie to w ogóle usunę. Ale teraz wam pokażę, tak już na koniec się pobawię tutaj różnymi filtrami. Ja teraz tego nie będę słyszał, bo nie mam odsłuchu, ale na nagraniu będzie to słychać bardzo dobrze. I tutaj na przykład w sekcji reverb, pogłosy, mamy taki konwalwer. I teraz jak mówię, to pewnie słychać mocny pogłos. Tutaj będzie troszeczkę pewnie mniejszy. Teraz będzie trochę większy. Teraz może jeszcze, no może być większy, ale można naprawdę ten dźwięk, który idzie przez Fruity Loopsa do OBS-a, no można z nim robić cuda, po prostu cuda. Ja nie wykorzystuję tutaj praktycznie 10% możliwości tego programu, co można z wokalem robić. Okej, pobawimy się dalej jeszcze też. A nie, w ogóle pobawię się troszeczkę tym Fruity Loopsem. To będzie dosyć ciekawa zabawa i pokazująca, jak można zmieniać głos, który nagrywamy, a też jak możemy sobie ten głos polepszyć. Teraz jest jakiś ten. I co najlepsze, tutaj prawdopodobnie możemy załadować sobie jakby takie sample. Ja coś spróbuję, bo gdzieś miałem. To jest chyba w OBS-ie. Tak, tu mam sample mikrofonów. Mikrofonów. Nie pamiętam skąd je mam, ale zobaczymy tego 8505. 8505. Nie wiem, czy to będzie działało. Praktycznie nic nie widać. Ale dobra, wyłączę tego konwalwera. Co by tutaj sobie dodać jeszcze ciekawego? Tu są fajne filtry. Distortion. Dynamics. Filter. Low filter. O. Low filter. Teraz pewnie będzie słychać różnie mój głos, jak się będę tym bawił. Lowe filterem.
Dobra, sobie zobaczmy inny. Chorus to wiadomo. Teraz będzie pewnie mocno schorusowany ten dźwięk mój. Chorus, no to te filtry są dobre do gitar. Ale nie tylko. Flangus, Pfizer. Gdzieś tu miałem taką fajną wtyczkę. Tylko co to było? Blood Overdrive? Czy Fuzz Distortion? Zobaczymy blot tego. Nie, Fuzz Distortion, zobaczę. To nie to. Teraz powinien być mocno przesterowany głos. Distortion Blood Overdrive? Nie, to nie był Blood Overdrive. Soft Piper? Też nie. Szukam czegoś takiego. To też nie. A już wiem co. To jest hardcore. No i get chorus delay. Delay włączony, delay działa? Działa, bo widzę na wykresie. Chorus to wiadomo. Modulator? Modulator to... Pewnie coś, już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. Reverb to wiadomo, pogłos. Equalizer. Equalizerem można już się fajnie bawić. Nie powiem, włączony, wyłączony. High na maksa. High na minimum. Średnie. Wysokie. Offset. Wysokie. Damy wyżej. Lubię jak jest głos taki niski, jak ma niskie tony. Jak w radiu mają taki fajny głos. Treble damy sobie niżej. No i ja potem z ciekawości sam sobie oglądam filmik, jak to się nagrało z tym equalizerem. Delay. Ramka szumów. Noise gate. Ale nam to nie jest potrzebne, bo mamy tego expandera założonego, który świetnie odszumia. Odłącza sygnał. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze inne z ciekawości. Tutaj co mamy? Reverb 2. Ten Reverb 2 to też jest fajna wtyczka. Hej. O, tutaj mam pogłos jakiś. Możemy się bawić tym. Z możliwości od groma. Gdzieś jeszcze była zarąbista wtyczka, tylko w czym to było? Maximus? Chwila, niech pomyślę. To nie, transient procesor nie. Też bardzo ciekawa. Soundgrader? To nie. Maximus? Nie. Kurczę, gdzie to była? Gdzie to było? Chwila, niech pomyślę. Coś chyba w dynamik. Soft Clipper też nie, kurde. Gdzie to było? Wejszaj? Nie. Składa też nie. Soft Clipper? Też nie. Gdzie to efektor? Efektor. To jest genialne. Nie wiem, czy teraz jest włączone. Chwila, niech pomyślę. Bypass. Teraz jest. Mogę się bawić dźwiękiem. Patrzcie, będzie się zmieniał mój dźwięk. Distortion. Low-fi. Low-fi. Nie zgadam.
podzielił się tym loaderem. Ten kwadrat będzie mój głos. To robić? Flanger? Flanger będzie mi głos spływał teraz. Hazer. Hazer też jest fajną wtyczką do gitar. Filter. Filter teraz mówię co? Nazwać z mikrofonu. Wiem, że się tam miło chwilkę lepsze. Delay. Delay. Pogłos tutaj też będzie się zmieniał pogłos w zależności od położenia tego. Stereo, o, to jest ciekawe. Bo stereo na wokal można nałożyć. Nie mówię, że nie. Teraz zmienimy pozycję. Damy sobie tutaj. Widać, że coś jest na kanałach. Stereo teraz jest na dwóch, równo. Stereo teraz jest też. Damy sobie po środku. Damy sobie tutaj. Damy sobie tutaj. Damy sobie tutaj. Damy sobie tutaj. Trans. Trans. Teraz filter jest od trans. Nie wiem dokładnie, o co z tym chodzi. Vox. To może być ciekawe. Zabawa Voxem. Usta są jakieś. Tylko co to będzie zmieniało, to nie wiem. Nie słyszę tego. Nie mam po prostu włączonego odsłuchu jakby. I ring. Coś pewnie. Okej, dobra. Efeksy wyłączę. Może byśmy sobie jeszcze coś zobaczyli wokadera. Jak do wokalu wokader? Powinien być super. Okej, zmieniamy sobie teraz różne presety pewnie. Gdzie tu mamy presety? Nawet nie ma dużo presetów, tylko jest jakby taka rozdzielczość, którą możemy się bawić. Forma. Okej. Forma. Pakodeks? O kurde. Pakodeks to już jest wyższa szkoła jazdy, widzę. Tutaj też możemy się bawić jakby tą barwą dźwięku. Czy ma to jakieś presety? No, tutaj już ma. Bawimy się presetami troszeczkę. Dobra, następny preset. Jeszcze następny preset. To jest test. Oddaj czas zabawą. Spoczę z rytmacją. Można tak powiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze włączę. I na tym zakończę ten filmik. Mam nadzieję, że się podobało. Bo jest mnóstwo możliwości grzebania w dźwięku, jeżeli chodzi o przesyłanie go do OBS-a. I to, co można wyciągnąć na takich mikrofonach prostych. No bo można wyciągnąć z jakiegoś tańszego mikrofonu dużo więcej niż by się wydawało, tylko trzeba po prostu umieć odpowiednio obrobić ten sygnał cały, odszumić go najważniejsze. I tyle. Ja kończę nagrywanie. Jak macie pytania, piszcie w komentarzach albo też się podzielcie swoimi jakimiś takimi różnymi bajerami z OBS-em i nagrywaniem z mikrofonu. Pozdrawiam, trzymajcie się.